W minioną sobotę Kroczycki Amfiteatr był najchętniej odwiedzanym miejscem w gminie. W tym urokliwym miejscu odbyły się tradycyjne wianki. Rzeczywiście od wielu lat przybywa tutaj bardzo duża grupa mieszkańców, ale także turystów, gości z okolicznych gmin, ale nie tylko. Sukces wianków to przede wszystkim nasi lokalni artyści, których niebywałe zdolności wokalne, muzyczne rozsławiły tę imprezę w całym powiecie, jeśli nawet nie województwie. Program tegorocznych wianków pękał w szwach. Na scenie zaprezentowało się wielu utalentowanych muzyków. Chcemy, żeby każdy znalazł coś dla siebie, czyli troszkę muzyki cięższej na pograniczu rocka, ale zawsze chcemy, żeby było trochę folkloru. Dlatego w tym roku jest grupa Tołoka z Kamieńca Podolskiego. Jest też zespół Dwie Korony. Oni grają muzykę czerwonych gitar, czyli taki trochę sentymentalizm, bo wiemy, że ludzie lubią te piosenki. Podobno ludzie najbardziej lubią te piosenki, które znają, więc tutaj tak jest. Oprócz tego nasza orkiestra Denta, a tak naprawdę wszyscy czekają na wieczorny moment spektaklu wiankowego, który w tym roku nosi tytuł Kwiaty we włosach i zakończy się jak zwykle puszczeniem wianków do wody. Na scenie nie zabrakło również mieszkańców gminy Kroczyce, w tym uczestników tegorocznej Szansy na sukces. Z siostrą zaśpiewamy Sing Sing i Tyle słońca w całym mieście. Czyli to będą te hity, które mogliśmy usłyszeć w dwójce? Tak, to będą hity z Szansy na sukces. Dobra dziewczyny, bo widzieliśmy się przed finałem, opowiedzcie mi trochę o finale, a za chwilę przyjdziemy do koleżanki. Zaśpiewałyśmy w finale Tyle słońca, wylosowałyśmy, z czego bardzo się ucieszyłyśmy, bo chciałyśmy właściwie z piosenek, które miałyśmy w repertuarze, chciałyśmy to wylosować. Uważamy, że nam super wyszło. Nam się bardzo podobało i jesteśmy z siebie zadowolone, chociaż nie wygrałyśmy, ale nadal uważamy to jako świetną zabawę. Sing, sing, nagle w oczach słuch i wyczuwa w jego głosie jakiś chłód. Słabo w karty gra, może kogoś ma, a ja nie wiem, bra co. Sing, sing, skobruneczku mój, czy się podział nienagany urok twój? Co też ci się śni, o co chodzi ci, powiedz, powiedz, ha! Ja zaśpiewałam dzisiaj Tylko mnie poproś do tańca właśnie z odcinka Szansy na sukces z Anną Miantar, w którym również miałam przyjemność wziąć udział i Proud Mary to jest dziewczynami, dziewczyny mnie tutaj wspomogą w tym utworze. Czyli szykują się niezapomniane wrażenia muzyczne. Tak, oczywiście, myślę, że będzie moc, power, zatańczymy, zaśpiewamy, wszystko będzie super. Pomiędzy kolejnymi występami mieszkańcy mogli spróbować lokalnych potraw, które przygotowały koła gospodyń wiejskich. No więc mamy tak, pierożki, krokiety, chleb ze smalcem tradycyjnie, pączki, ciasta, pasztety, mamy pieczarki takie w occie, czyli takie, no nie wszyscy mają, ale bardzo smakują, ogóreczki oczywiście. No mamy przepyszne jurajskie potrawy, jurajski smalec, jurajski bigos, oczywiście kluchy połąbite są tu jakby podstawą tego, że tu jesteśmy. Regionalna. Kruchy połąbite są potrawą regionalną. Zdobyłyśmy perłę, certyfikat podpisany przez wtedy ministra Sawickiego. Jesteśmy nowo powstałym kołem z Siamoszyc. Dopiero żeśmy powstały, no i zaczynamy dopiero. Swoją działalność, tak. Prezentujemy to, co potrafimy zrobić na co dzień w naszej kuchni i po prostu wszystkie panie zaprezentowały swoje dzieła kuchenne, kulinarne. Potrawy na wyszły znakomite, bo wszyscy chwalą, że są bardzo dobre. Dużym zainteresowaniem cieszyła się tradycyjna wioska słowiańska, w której uczestnicy wianków mogli podpatrzeć pracę dawnych rzemieślników. Przyjechaliśmy z Podkarpacia, z Dębicy, tam mamy gród słowiański w Stobiernej. Dzisiaj przyjechaliśmy Państwu właśnie pokazać część naszego rzemiosła, które charakteryzowało właśnie tamte czasy, czyli czasy Słowian, wczesne średniowiecze, 1000 lat temu i wcześniej jeszcze. Tutaj można zobaczyć, jeżeli Państwo widzą, to jest nasz garncarz akurat w trakcie pracy. Tak jak widać, tutaj mamy koło garncarskie. Tego dnia mieszkańcy Kroczyc pokazali swoje wielkie serca, wspierając akcję Gotujemy dla Natalki. To tak spontanicznie razem z OSP Pszczółsko i ze znajomymi firmami, które pomogły nam w tym wszystkim w tej akcji. Jest to firma Betoniarnia Kaczmarek, Clickhouse Marta Szlachta, Business Development Dariusz Kruszyński pomogli w tej szczytnej akcji, żebyśmy dzisiejsze potrawy, które wydajemy,
wydawali dla Natalki. No wiadomo, szczytna akcja, żebyśmy jej pomagali. Kroczyckie Wianki to jedno z największych i najciekawszych wydarzeń w powiecie zawierciańskim. Każdego roku kroczycki amfiteatr pęka w szwach, bo chętnych, by zobaczyć to wyjątkowe wydarzenie, nie brakuje. Gdzie nie słychać albo nie widać, to może kogoś zezłościć, ale najprawdziwsza jest bida, kiedy nie ma publiczności. Więc w piosence teraz wyrażę to, co muszę i to, co czuję, i co wdzięczność dla Państwa mi każe, że jesteście, serdecznie dziękuję. Już się kończy piostka ta.